Państwa, sprawa jest bardzo ważna. Oglądam tutaj informacje na temat tej manifestacji, która jest w Warszawie i powiem szczerze, dziwię się, znaczy ja jeszcze tak podpuszczonych ludzi i tak źle tego zorganizowanego nie widziałem. Widzę niestety z przerażeniem całą masę podszywających się polityków, bądź pseudopolityków, którzy chcą to wykorzystać dla siebie. Rozśmiesza mnie z jednej strony, tak, krytykuję tą manifestację, tak samo jak krytykuję niektórych organizatorów, senatorów, innych, którzy tam chcą, koniecznie chcą być ofiarami, więc ofiarami będą. Krytykuję również rząd za to i tą kobietę w rządzie za to, że nie potrafi z ludźmi rozmawiać. Niestety, problem jest podstawowy. Posłuchałem krótkiego wywiadu z panem Rafałem Sonikiem i on niestety powiedział dla mnie coś przerażającego. Że każdy to pokazuje, że przedsiębiorcy nie są zorganizowani, powinni należeć do jakiejś organizacji i każdy powinien należeć do jakichś klubów, biznes club, business center club, jakichś związków branżowych, jakichś czegośkolwiek, jakiegoś lewiatana. Proszę pana, panie Sonik, czy pan się orientuje, że największym problemem to nie jest problem wielkich, to jest problem małych, problem fryzjerów, problem drobnych sklepikarzy, problem tych, którzy mieli jakieś własne biznesy, a takiego fryzjera czy właściciela malutkiej kawiarni nie stać na Business Center Club, gdzie spotykają się panowie w Amber Roomie, panowie, którzy mówią o miliardach i miskach ryżu. To niczego nie rozumieją. Ci ludzie są zupełnie sami, dlatego łatwo ich podpuścić. Żal mi zarówno tych ludzi protestujących, żal mi policji, która zapłaci niesamowitą cenę za to, że musi reagować, ponieważ no niestety policja musi pilnować porządku. Z tego co widzę, nie przesadza, reaguje właściwie jak trzeba. Użyli raz gazu, no to użyli raz gazu. Są w sytuacji o wiele gorszej, tak naprawdę, niż to się wydaje. To, że rządzący nie potrafią zrobić tego, co powinni zrobić, a nie wiem, w jakim świecie oni żyją. Wczoraj posłuchałem pana premiera, słucham tej kobiety. Z przerażeniem słyszę, że kolejne 1000 zł ma być dla tych, którzy są na etacie na jakieś na jakieś wakacje. Jest to przerażające. A więc dobrze. Jeżeli... jest również pan Kołodziejczak. No to mnie nie interesuje. Wszyscy się już pod to podszywają. Tam jest stosunkowo może mniej przedsiębiorców, ale to oni wszystko za to płacą. Powiedziałem, ja jestem przeciwny w tej chwili różnego rodzaju zadymom i manifestacjom właśnie ze względu na to wszystko, ale w jakiś sposób można to zrobić zupełnie inaczej. Można postrajkować zupełnie inaczej. Widzę również tu w telewizji ludzi, którzy szukają zwady, szukają agresji. Widzę również coś, co prowokuje policję. Bez sensu prowokuje policję. Prowokowanie policji to nie jest mecz. Legia z kimś tam, czy Górnik z kimś tam, czy Lechia Gdańsk z kimś tam. A niestety tak to zaczyna wyglądać. Nie tak to się robi, proszę państwa. Nie tak to się robi. Tym bardziej, że nikt rzeczywiście nie dba. Proszę państwa, mówiłem o stopklatce. I cały problem polega, że nasz kochany rząd z panem premierem i tą kobietą, oni myślą jak bankierzy. Jak ja słyszę, żebyśmy pamiętali, że Polska daje, że my korzystamy z pieniędzy państwa polskiego, to trafia mnie szlak. Bo państwo polskie nie ma pieniędzy jako takie. Pieniądze mają obywatele państwa polskiego. I to powinno być. To nie jest akcja. To nie jest, panie Rafale Sonik, doceniam pana działalność biznesową, ale to nie jest, proszę państwa, sytuacja. To nie jest, w której zwykły, biedny fryzjer, zarabiający, że ledwo mu na życie starcza, przepraszam się, uparłem na tych fryzjerów, taksówkarz, czy kto inny, będzie chodził do biznes clubu. Do biznes klubu, będzie chodził do Amber Go, będzie się wiązał z lewiatanem. To jest tylko i wyłącznie dla wielkich. Ci wielcy przetrwają, bo na tym polega ta tarcza. Betonowa tarcza i każdy mi to powie. Dlaczego nie zastosować stopklatki? No, dlaczego nie stosować? Dlaczego nie zastosować stopklatki? Dlaczego nie zamrozić w ogóle płatności na jakiś czas? Trudno, stracimy, ale zyskamy. Zyskamy, ponieważ to będzie narastać. Rząd powinien wiedzieć i to widzi, to będzie narastać.
bo w końcu, przepraszam, to nie koronawirus, bo w końcu nie tylko ci fryzjerzy wyjdą, nie tylko ci ludzie tutaj, nie tylko jakaś agrounia, nie tylko jedni się podłączą, drudzy. W końcu dojdzie do sytuacji tragicznej, w której ze wszystkim stronom właściwie puszczą nerwy i będziemy mieli co? Kolejny wujeka? Kolejne inne rzeczy? Zastanówcie się nad tym, właśnie rządzący, bo to jest kwestia właśnie rozmowy z ludźmi. Tak jak mówiłem, rozmowy z ludźmi. A jeszcze w tle są informacje na temat instruktorów narciarskich zarabiających miliony, na temat znajomości, na temat różnych układów i ludzi trafia szlak. Ludzie i tak są zdenerwowani. To, co obserwuję, to obserwuję również tutaj, proszę bardzo. I teraz, jak Państwo wiecie, ja krytykuję policję. Oczywiście, że krytykuję, ale teraz będę ich bronił, bo widzę tutaj w tej chwili niestety TVN jakichś dziwnych ekspertów znowu do spraw bezpieczeństwa i innych rzeczy. I macie złą prasę. Macie, nie dość, że macie jeszcze złą prasę w tej chwili. Macie przeciwko sobie wszystkie media, łącznie te, które są podobno antypisowskie. Ale teraz widzę, tych policjantów w rezultacie zapędzono gdzieś za tramwaje, za ten. Po prostu oni się boją w tej chwili reagować. Boją się, bo już wiedzą, do czego może dojść w tym momencie. No niestety, taka jest sytuacja, taka jest eskalacja. Bardzo dobrze, że górnicy odpuścili, że ktoś tam wrzucił, rozwiązała się ta brać górnicza. Notabene, jak ja bym usłyszał taki tytuł na Facebooku, brać górnicza, to bym, proszę Państwa, od razu miał całą masę podejrzeń na ten temat. I bardzo dobrze tu nie przyszli. Ale proszę mi wierzyć, ci ludzie nie są wrogami państwa. Oni chcą, żeby to było ich państwo. Ci ludzie po prostu są przerażeni, są przestraszeni, boją się o własną pracę, o to, czy będą mieli jutro na chleb, na komorne i tak trzeba z nimi rozmawiać. Ale nikt do nich nie wyjdzie, bo jeszcze ja słyszę, że to Konfederacja Pracodawców, Lewiatan i tak dalej. Kto należy? Czy ktoś tu jest z Polski, kto ma mały prywatny biznes? Proszę mi powiedzieć, proszę Państwa, czy ktoś jest z Polski, kto ma mały prywatny biznes? No, jest ktoś? Bo ja bym chciał usłyszeć, czy ktoś z Was jest stać go na opłatę wpisowego do Konfederacji Pracodawców Lewiatan na przykład. Bo ja znałem takiego jednego człowieka, też biznesmena, niewielkiego, nie taki, który wręcz powiedział, że on nie pójdzie, bo to jest tylko dla bogatych bankierów, którzy żyją z giełdy głównie, jego tam nie stać nawet na herbatę w tym momencie. Więc proszę nie wpuszczać ich w kanał, w jakieś związki branżowe. Nie na tym zresztą polega, proszę Państwa, prywatny przedsiębiorca. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Mówiąc prywatny przedsiębiorca, my właśnie widzimy tych wszystkich, którzy nic nie produkują, żyją z giełdy, żyją z banków, żyją z kredytów, jeżdżą Porsche, jeżdżą Mercedesami i tak dalej, bo taką mamy propagandę od wielu lat. Tak się nastawia społeczeństwo, że każdy, kto ma prywatną inicjatywę, to jest od razu bandytą i złodziejem. Ale prywatną inicjatywę ma taka pani, która prowadzi kiosk na bazarze, u której, jak byłem w Polsce, zawsze kupowaliśmy. I ona nie jeździ. Ona jeździ rozklekotaną furgonetką i pracuje cały dzień. Też jest prywatnym przedsiębiorcą. Taką prywatną inicjatywę również jest prywatnym przedsiębiorcą, ma facet, który chodzi i reperuje jakieś różne rzeczy tam, nie wiem, różne cuda i też jeździ rozklekotanym samochodem, proszę Państwa. Taką prywatną inicjatywą jest rolnik, no, który też ledwo żyje i ciągle mu dają mniejsze ceny, proszę Państwa. Niestety. To też jest. To nie tylko ci panowie. Powiem więcej. Większość tej prywatnej inicjatywy, 90% tych ludzi, których tutaj się nazywa przedsiębiorcami, prywaciarzami, na którą niektórzy fanatycy pisowscy plują niesamowicie, i tak to było, bo żeśmy się tu pokłócili, to są ludzie, którzy naprawdę sami pracują, jednoosobowo. No, pani Elżbieta Ogniska, ja wiem, co to znaczy mały przednie płaci ZUS-u przez 3 miesiące i nie przekraczałem 2000 przychodu, dostaję bezrotną kwotę 2000, można złożyć podanie o bezrotną płyczkę w kwocie 5 do Urzędu Pracy? Można. Tylko wie pani co, to ja pani powiem jedną rzecz w tej chwili. Rozmawiałem tu ze znajomymi w Niemczech, również odpowiednikami małych przedsiębiorców.
przez internet wypełnia się pożyczkę od 9 do, na, wypełnia się tam coś, tam zdaje się jest do 15 tysięcy euro i właściwie dzień później już się dostaje. I nikt nikogo o nic nie pyta. Po prostu. I to są też ludzie tacy jak fryzjerzy, inni. No. Panie Johnny Palec, co dnia o tym mówię, nie będę nawet sprawdzał tej firmy, bo tam w tle jest jeszcze Gazprom, nie interesuje mnie, to jest inna sprawa. Ja patrzę, co się dzieje, patrzę, jak ktoś doprowadza do wrzenia. I rząd powinien o tym wiedzieć. No. Czy pan panią broni tych szkodników teraz? Dobrze rozumiem. Ale kogo mam bronić? Pani Kasiu Katarzyno, kogo? Przedsiębiorców bronię? Przedsiębiorców, uważa pani przedsiębiorców, prywatnych przedsiębiorców, a więc faceta, który ma stragan na bazarze. Panią, która ma własny mały sklepik, fryzjera i innych, nazywa ich pani szkodnikami? No. Tomasz Sobczak, rząd polski robi co w jego mocy, jako pierwszy rząd daje wsparcie rodzinom, emerytom też dają za czasu pochodzenia. Tak, oczywiście, z czego dają? Z czego dają? Nastawiono, teraz ja widzę właśnie po tym, co i pani mówi, pani Kasiu Katarzyno, że to jest coś strasznego. Nie rozumiecie, nie mylcie, proszę państwa, wielkich firm bankowych z ludźmi z prywatną inicjatywą. To jest zupełnie co innego. Jest jak za Gomułki, prywaciarz. Czy do pani mi odpowie, pani Kasi Katarzyno, czy pani uważa za szkodnika w ciężko zasuwającą fryzjerkę na własnym? No, pani jest fryzjerem, no właśnie. Bardzo dobrze, pani jest fryzjerem. Na własne zatrudnienie, samozatrudnienie, to dotyczy tych ludzi. Ja mówię o tych ludziach, dlatego ich bronię. Dlatego ich bronię. Uważam, że zostali teraz też podpuszczeni, są niezorganizowani, niepotrzebne zupełnie to jest. Wygrywa na tym kto? Kandydat na prezydenta, bo mu się nabije trochę głosów. No. Kasia Katarzyno, panie pułkowniku, i zero pomocy. No właśnie, i zero pomocy. I zero pomocy, więc kogo ja bronię? No niech pani powie, więc kogo ja bronię? Przecież widzi pani wyraźnie. Ja nie bronię, to my tak uważamy. No. U nas trwa to dłużej, ale taki kraj. No u was trwa to dłużej. Tak, trwa to dłużej, ale taki kraj. Pani się na tym godzi. Pani myśli, że pani uratuje to wszystko. Nie. Tu chodzi o co innego. Ale tu chodzi o co innego. Mówiłem o stopklatce. To nie my się zadłużamy u państwa, a państwo u nas. O państwo u nas, proszę państwa. A państwo u nas. Nie bronię PiSu, panie Kasiu. Nie bronię. W tej chwili właśnie krytykuję niesamowicie właśnie premiera i tą kobietę, którzy w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Ja rozumiem, że oni dobrze chcieli, wymyśleli, ale wszystko jest w formie bankowej. A oddajmy to, odwróćmy sytuację. Odwróćmy sytuację, pomyślmy od strony właśnie tych przedsiębiorców. W dodatku jeszcze te 6-7 lat propagandy, że każdy, kto jest przedsiębiorcą, kto ma prywatny, własny biznes, jest złodziejem, mądry, VAT-owskim, taki taksówkarz na przykład. I każdy w ogóle chce mieć tylko Mercedesa i tak dalej. No. Pani Bożena, ale pani Kasia ma właśnie własną działalność i wie, jak jest. Ja widzę wielu ludzi. Naprawdę. Przepraszam, omijam tych bogatych. Omijam tych super bogatych. Właśnie o tym powiedziałem. Po prostu. Johnny Palec, nie o to chodzi. Pani nie zrozumiał pan, co powiedziała pani Kasia. Pani Kasia powiedziała co innego. No, czy strzyżenie przez Trzaskowski? Nie, wszyscy strzygą. Od PO do PiSu wszyscy żyją ludzi ciężko pracujących za miskę ryżu. Nie zapomnijcie, gdzie to padło. Oni mają takie same pomysły, ale wszelkie zadymy uważam za błąd. No. No. Że tarcza antykryzysowa jest gównowarta, nie zarabiają, muszą płacić podatki. Tak. Prawda, panie Tomaszu, bo to w tym momencie powinno się zawiesić. Ja powiedziałem o stopklatce. Zatrzymujemy płatności i wszystkie daniny na kilka, na odpowiednią ilość miesięcy. Po prostu. Zatrzymujemy to. Do tego oczywiście potrzebne jest kilka innych rozwiązań i już. No. No więc widzicie, proszę państwa, tak to jest. Natomiast nie podoba mi się to, co widzę, absolutnie. Żal mi zarówno tych, co protestują, ponieważ zostaną już potępieni, nazwani komunistami, złodziejami, zostaną nazwani rozrabiaczami, bandytami i tak dalej. Żal mi policji, która zostanie przyrównana do milicji i zacznie ją się po prostu również niszczyć, a muszą wykonywać to, co wykonują.
A radować się będzie tylko i wyłącznie karuzela, która będzie was wszystkich wykorzystywać. Nie dajcie się w to wpakować. No. Dobra, proszę państwa, możecie tym zgadzać, nie zgadzać. Gdzie jest ta pani, jak ona się nazywała, ta pani, która tak ładnie o mnie powiedziała. Nie blokuję jej, bo mam dziwną radość z tego, że będzie sobie tutaj mówić te rzeczy. Pani, jak ona się nazywa? Z tym fałszywym problemem. Pani Paulina Nowakowska, więc pani Paulino. Więc ja na pani napisałem, że obecnie utrzymuję się z blokowania takich idiotek, różnego rodzaju idiotek, ale w tej chwili nie będę już blokował, bo chcę specjalnie, złośliwie. No. Ja się z panem zgadzam, ale o własny biznes walczę od jakiegoś czasu z Lidlem i Biedronką. Pani Elżbieto, to jest następna sprawa, którą się powinno, czy państwo nie widzą, że zamykamy zakłady fryzjerskie, a pozwalamy na otwarcie Biedronek cały czas i to wszystkiego. Przecież ostatecznie to jest wszystko jedno, czy jest sklep wielkopowierzchniowy, czy jest w jednym miejscu, czyli to jest sklep wielkopowierzchniowy rozłożony na tysiąc różnych sklepików. Czy to jest to samo wielki koncern. Czy nie widzą państwo, że nie widzą państwo i ci rolnicy też nie widzą, że cała prawda jest w pośrednikach? Przecież to jest przerażające. No. Przecież to jest przesiadę, przecież to jest coś. Ja tylko się boję, że wszystkim stronom puszczą nagle nerwy i wtedy dojdzie do tragedii, która nam naprawdę w sytuacji, która jest niezbyt ciekawa i to, co przed nas czeka, powinniśmy być jednością i nie dać się podzielić. W sumie jednak to nie wielki biznes, to nie te banki, nie te giełdowe bzdury typu tej spółki od masek i od tych chipów. To nie one tworzą polską gospodarkę, to w 95% tacy zwykli ludzie, normalni, to taka właśnie jak pani, która jest fryzjerką z własną działalnością, to również te sklepiki na bazarach, czy te stoiska na bazarach. I ci ludzie nie jeżdżą Porsche ani wypasionymi samochodami, nie jeżdżą. Oni po prostu ciężko pracują. I o takich ludzi trzeba się zacząć. I pan Rafał Sonik może mówić o lewiatanach, o innych, bo to również są ci, którzy pomagają skubać tych biednych.